Zastanawiałeś się kiedyś, ile naprawdę da się wycisnąć z maszyny, na ile ją stać, a na ile stać samo narzędzie? Albo jak wygląda proces, w którym testujemy narzędzie aż do granic, żeby sprawdzić, czy zasłuży na miano naszego firmowego standardu? Jeśli chcesz zobaczyć, jak my to robimy w praktyce, w AMS, na prawdziwym materiale i maszynie, z konkretnym narzędziem, to jedziemy z tematem. Ja jestem Marek i witam Cię na kanale AMS CNC Wizards. Zrobimy 6 testów, każdy z coraz mocniejszymi parametrami, żeby ustalić granice możliwości narzędzia i maszyny. Zobaczysz, jak stopniowo podnosimy obciążenie, aż do momentu, w którym zaczyna się prawdziwa walka ze skrawaniem. Jeśli zostaniesz do końca, to otrzymasz gotowe parametry, które możesz od razu zastosować, jak przepis z książki kucharskiej. To dokładnie te same ustawienia, które trafią do naszej bazy CAM i staną się firmowym standardem. Dzisiaj przetestujemy głowicę firmy YG1 Fi 50mm na 7 płytek do aluminium. Testy wykonamy na naszej frezarce Haas VF3. Do testów użyjemy belki z aluminium 5083. Zaczynamy test od maksymalnych obrotów wrzeciona maszyny, czyli lecimy od razu na pełnej prędkości 8100 obrotów. Głębokość skrawania AP ustawiamy na 2 mm, a posuw na ząb na poziomie 0,15 mm. W kolejnych etapach testów będziemy stopniowo zwiększać posuw na ząb i obserwować, jak reaguje maszyna. Jeśli wszystko będzie w porządku, dojdziemy do maksymalnego posuwu roboczego maszyny. A jeśli i to przejdzie bez problemów, zaczniemy zwiększać głębokość skrawania AP, aż do momentu, w którym maszyna osiągnie swój limit. Czyli będziemy szli do momentu, w którym poczujemy, że zbliżamy się do limitu maszyny. Zaczynamy od zabielenia wierzchniej warstwy materiału, żeby powierzchnia była równa i każdy test był miarodajny. Robimy pierwszy przejazd ze spokojnymi parametrami. Obciążenie wrzeciona maszyny to 60%. Wszystko przebiega bezproblemowo. Maszyna ma spory zapas mocy. Drugi przejazd. Zwiększamy posuw na ząb. Obciążenie wrzeciona rośnie do 75%. Dalej wszystko bez zarzutu, dlatego idziemy krok dalej. Trzeci przejazd. Jeszcze raz zwiększamy parametry. Osiągamy teraz maksymalny posuw roboczy maszyny, czyli 16,5 metra na minutę. Obciążenie wrzeciona około 85%. Frezarka, jak i narzędzie radzą sobie bardzo dobrze. Czwarty przejazd. Zwiększamy teraz głębokość skrawania z 2 mm do 3 mm. I tutaj już czuć moc. Obciążenie wrzeciona rośnie do 120%. Obróbka robi się naprawdę dynamiczna, ale sprawdzamy dalej. Piąty przejazd. Dokładamy kolejny milimetr głębokości, AP 4 mm. Obciążenie wrzeciona skacze do 150%. Wiór leci grubo. Głowica świetnie sobie radzi. Maszyna bez problemu przerabia ten materiał. To wygląda naprawdę dobrze.
Szósty przejazd. Zwiększamy głębokość do 5 mm. I tutaj wrzeciono wchodzi na 190% obciążenia. Od razu słychać, że to za dużo. Wrzeciono zwalnia i nie uciągnie tego na dłuższą metę. Ale wygląda na to, że narzędzie chciałoby więcej. Podsumujmy. W szóstym teście osiągnęliśmy maksymalne możliwe parametry dla naszej maszyny. Ale to było już za dużo. Silnik wrzeciona nie wyrabiał. Obciążenie sięgnęło 190% i było wyraźnie słychać, że to już granica. Dlatego wracamy do testu numer 5. Tam osiągnęliśmy 150% obciążenia, świetne tempo pracy, a głowica bez problemu radziła sobie z materiałem. Wiór leciał na ostro, maszyna pracowała na pełnej wydajności, a wszystko było stabilne i powtarzalne. I właśnie te parametry trafiają do naszej firmowej bazy jako standard AMS. Jeżeli Ty też, tak jak my, zajmujesz się obróbką metalu, to teraz masz te parametry podane na tacy. Żeby to sobie wyobrazić, jaką wydajność osiągnęliśmy, to jest ryza papieru A4, 500 arkuszy. Taki blok aluminium jesteśmy w stanie usunąć w niecałe 1,5 minuty przy parametrach z testu numer 5. Wyobraź to sobie. Ta objętość znika z maszyny w 80-90 sekund. I to jest właśnie produktywność. Co daje nam taki test? Narzędzie YG1, które dzisiaj testowaliśmy, trafia do naszej bazy standardowych narzędzi. Wiemy, że spełnia wszystkie kryteria. Jakość, dostępność, szeroki asortyment producenta, no i przede wszystkim efektywność pracy. Dzięki temu możemy zbudować stany magazynowe, uniknąć przestojów produkcji, mieć zawsze pod ręką gotowe narzędzia, utrzymać ciągłość, powtarzalność i stabilność całego procesu. I właśnie dlatego robimy takie testy. To nie tylko sprawdzenie, ile da się wyciągnąć z maszyny. To budowanie procesów, które są szybkie, powtarzalne i naprawdę skuteczne. Jeśli chcesz więcej konkretów, subskrybuj kanał, zostaw łapkę i komentarz. A my pokażemy Ci jeszcze niejedno narzędzie w akcji. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!